No siemanko, ostatnio testowałem dla Was Noctua NH-U12S w wersji Chromax, także teraz przyszedł czas na coś tańszego od austriackiego producenta. Czy na każdą kieszeń? To się jeszcze okaże. Zapraszam na test Noctua NH-U12S Redux. Seria Redux od Noctua zadebiutowała przed 10 laty, mając na celu dostarczenie produktów o wysokiej jakości przy jednoczesnej maksymalnej redukcji kosztów, utrzymując legendarną renomę marki. Pierwszymi produktami, które przeszły transformację, były starsze wentylatory z serii P12, P14 oraz S12B, którym nadano nowy szary kolor, zastępując charakterystyczny beżowy. Po wentylatorach przyszedł czas na chłodzenia. W 2021 roku firma zaprezentowała pierwszy kuler z serii Redux, kontynuując dostarczanie wysokiej jakości produktów w jak najniższych cenach. W przeciwieństwie do pełnych wersji chłodzeń, gdzie bogate wyposażenie było standardem, seria Redux postawiła na minimalizm. W przypadku NH-U12S Redux otrzymujemy tylko niezbędne elementy umożliwiające instalację i korzystanie z chłodzenia. W zestawie znajduje się samo chłodzenie oraz zestaw montażowy SecuFirm 2 wraz z instrukcją obsługi. Nawet tubka pasty termoprzewodzącej nie jest już osobnym elementem. Została ona preaplikowana na podstawę chłodzenia, a jest nią sprawdzona Noctua NTH1. To podejście pozwala utrzymać wysoką jakość produktu, jednocześnie oferując ekonomiczną alternatywę dla osób ceniących funkcjonalność bez zbędnych dodatków. Noctua NH-U12S Redux wykorzystuje koncepcję oryginalnego kulera NH-U12S. Jest to praktycznie ta sama konstrukcja z kilkoma szczegółami. Dzięki swojej bazie w modelu U12S zachowuje pełną kompatybilność z pamięciami RAM oraz pierwszym slotem PCI Express. Niezmiennie utrzymana została również wysokość na poziomie 158 mm, co sprawia, że chłodzenie bez problemu zainstalować można w większości obudów. Radiator składa się z 51 aluminiowych finów wysokiej jakości, charakteryzujących się grubością i stabilnością, co zapobiega ich deformacjom. Dodatkowo na górze dodano grubszy fin z logiem Noctua wkręcany w konstrukcję. Waga radiatora została zredukowana o 30 g w porównaniu do pierwowzoru, co wynika z ograniczenia liczby ciepłowodów. Zamiast 5 mamy teraz ich o 1 mniej. Co istotne, ciepłowody nie są lutowane, lecz wciskane w konstrukcję żeberek. W długoterminowej perspektywie może to nieznacznie wpłynąć na dopasowanie tych elementów z uwagi na różnice w wartościach rozszerzalności termicznej aluminium oraz miedzi, co potencjalnie może skutkować minimalnym spadkiem wydajności. Brak lutowania tłumaczy również decyzję o wkręceniu ostatniego mocniejszego fina. Ma on za zadanie wzmacniać konstrukcję. Podstawa chłodzenia pozostała bez zmian. Nadal wykonana jest z miedzi z nałożoną warstwą niklu. W procesie obróbki została wypolerowana i poddana szlifowaniu. Efektem tych działań jest lekka wypukłość podstawy, co zapewnia lepsze dopasowanie do procesora. Chłodzenie wykorzystuje pojedynczy wentylator NFP12 z serii Redux. Posiada 9 łopatek o niskim kącie natarcia, co zostało zoptymalizowane specjalnie dla zastosowań o wysokiej impedancji. Na końcach każdej łopatki znajdują się nacięcia, które sprzyjają płynniejszemu mieszaniu się przepływów powietrza od strony ssącej i ciśnieniowej. Zabieg ten nie tylko poprawia wydajność, ale również wpływa korzystnie na odczucia psychoakustyczne, rozbijając dźwięk na szersze spektrum częstotliwości. Warto zaznaczyć, że wentylator korzysta ze starszej wersji łożyska SSO, co pomimo swojego wieku nadal jest synonimem wysokiej jakości zapewniającej niezawodną pracę. Mamy możliwość rozbudowy chłodzenia poprzez zainstalowanie drugiego wentylatora, jednak Noctua zdecydowała się na nieco odmienną politykę w tej kwestii. W związku z redukcją wyposażenia, elementy potrzebne do tej operacji są dostępne jako osobny zestaw o nazwie NAFK1. Zestaw ten obejmuje drugi wentylator NFP12 Redux, zapinki do montażu, 4 gumowe zmodyfikowane narożniki, rozgałęźnik typu Y oraz 2 adaptery LNA, które umożliwiają redukcję maksymalnych obrotów wentylatora. Za taki zestaw należy się spodziewać wydatków w wysokości 75 zł. Taka opcja zakupu pozwala użytkownikowi dostosować konfigurację chłodzenia według własnych preferencji i potrzeb, jednocześnie umożliwiając optymalne zarządzanie kosztami.
Dzięki systemowi montażowemu Secure Firm 2 instalacja chłodzenia przebiega sprawnie i bezpiecznie. Proces instalacji rozpoczynamy od przygotowania backplate'u, do którego mocujemy cztery śruby, umieszczając je w odpowiednich otworach i stabilizując za pomocą plastikowych nakładek. Kolejnym krokiem jest przyłożenie backplate'u od tyłu płyty głównej. Z drugiej strony dodajemy cztery plastikowe dystanse oraz elementy stelażu, które przykręcamy wykorzystując nakrętki. Po wykonaniu tych kroków pozostaje nam dokręcenie chłodzenia do wyraźnego oporu. Budżetowa wersja Noctue, zwłaszcza w odniesieniu do swojego droższego odpowiednika, prezentuje się bardzo dobrze. W normalizacji obserwujemy wydajność zbliżoną do standardowej Noctue NHU12S. Przy 35 dB wypada minimalnie lepiej, za to przy 39 minimalnie gorzej, jednak różnice te są niewielkie. Przy maksymalnych obrotach wentylatora zauważamy już większą różnicę, a wersja Redux wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. Jest to oczywiście efekt większej prędkości obrotowej wentylatora, chociaż generuje on jednocześnie wyższy poziom hałasu. Przy przeskoku z obciążenia 160 na 190 W, choć sytuacja w porównaniu do konkurencyjnych chłodzeń ulega zmianie, to jednak relacja między dwoma wersjami U12S pozostaje niezmieniona. Nadal obserwujemy minimalną przewagę wersji Redux przy 35 dB oraz minimalną stratę przy 39 w stosunku do droższego modelu Noctua. Przy maksymalnych obrotach wentylatora wersja Redux ponownie odnosi zwycięstwo. W testach z wentylatorem NF-A12X25 możemy zauważyć niewielkie różnice w samej wydajności radiatora. Tutaj standardowa Noctua NHU12S zapewnia minimalnie lepszą wydajność. Jesteśmy już po testach Reduxa od Noctue i powiem Wam, że wydajność wygląda naprawdę obiecująco, szczególnie jak porównamy ją do droższego pierwowzoru. Ale nie ma co się dziwić, są to praktycznie identyczne coolery, jeśli chodzi o budowę radiatora. Różnice zamykają się w ciepłowodach, czyli tutaj mamy o jeden mniej ciepłowód i wentylator NFP12 Redux, który swoją drogą jest wydajniejszy na znormalizowanym poziomie głośności od Noctue NFF12. Cena 240 zł. Jest to dużo taniej od standardowej Noctue NHU12S, ale cena jest nadal wysoka. Jak na produkt takiego kalibru oczywiście. No i z czego to wynika? Mamy tutaj wysoką jakość wykonania, dobre wsparcie producenta, 6 lat gwarancji czy politykę dosyłania zapinek do nowszych soketów, o ile technicznie będzie taka możliwość. No w tej chwili kilkunastoletnie coolery Noctue otrzymują za darmo takie zapinki, także nie mamy się raczej o co martwić. Jeśli wyślecie dowód zakupu płyty głównej, to taki zestaw oczywiście otrzymacie. Także to naprawdę się bardzo chwali w Noctule. Jeśli chodzi o konkurencję, no to na LGA 1700 w moich testach jest to lepsza opcja od Fortisa 5 czy Fery 5 Dual Fan. Jest to bardzo istotna informacja, aczkolwiek dalej musimy troszeczkę do tego coolera dopłacić za te rzeczy, o których przed chwilą wspominałem, ale jest jeszcze Deepcool AK400, który naprawdę bardzo mocno tutaj szturmuje wydajnością, ponieważ za stówkę mniej mamy lepszą wydajność. Oczywiście mamy trochę gorszą jakość wykonania, mamy 2 lata gwarancji, ale nadal jest to dobry cooler. Jest to naprawdę bardzo dobry cooler, jeden z najlepszych w tym przedziale cenowym, właśnie Deepcool AK400. Także musicie się zastanowić, czy ten produkt jest po prostu dla Was, bo to jest bardzo dobre chłodzenie. To jest bardzo dobre chłodzenie. Według mnie to chłodzenie jest dla osób, które chcą posmakować Noctue, chcą posmakować tej jakości wykonania, wsparcia, chcą mieć produkt na długie lata i po prostu chcą mieć produkt wysokiej jakości w swoim komputerze. I tyle. Jeśli nie, no to raczej niepotrzebne będzie Wam takie chłodzenie i Deepcool AK400 będzie po prostu lepszym wyborem, ponieważ gabarytowo jest to praktycznie to samo. Tak to się prezentuje. Myślę, że wszystko powiedziałem. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym coolerze. Mi się osobiście bardzo podoba. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Do następnych filmów. Na razie. Cześć.